9 marca wspominamy świętego Piotra Ciochang i Jana Chrzciciela Xiongchang-un, męczenników. Piotr Ciochang urodził się około 1813 roku na terenie dzisiejszej Korei Południowej w rodzinie katolickiej. Miał jeszcze dwóch braci. W czasie prześladowań kościoła w Korei w 1840 roku został uwięziony razem ze swoim ojcem tylko dlatego, że obaj byli katolikami. Po wyjściu z więzienia pomagał misjonarzom. Piotr z polecenia miejscowego księdza biskupa założył drukarnię i drukował książki i literaturę religijną w języku koreańskim. Były to zasadniczo książki tłumaczone z języka chińskiego. Jednakże wkrótce ktoś doniósł władzom o działaniach Piotra. Aresztowano go, wielokrotnie przesłuchiwano i torturowano. Został zabity 9 marca 1866 roku. Miał około 53 lata. Jan Chrzciciel Xiongchang-un urodził się w 1811 roku. Wkrótce po urodzeniu ochrzciła go jego pobożna matka, ponieważ w Korei było bardzo mało kapłanów, a w pewnych okresach nie było ich wcale. Za rozwój kościoła byli wtedy odpowiedzialni ludzie świeccy. Jego ojciec osierocił go, gdy był jeszcze małym dzieckiem. Jan wcześnie podjął pracę. Między innymi pracował na roli i szył torby ze skóry, by zarobić na życie. Gdy miał 28 lat, wybuchły prześladowania kościoła. Wkrótce aresztowano go i torturowano. Wyparł się wiary i dzięki temu uzyskał wolność. Jednakże bardzo tego się wstydził i żałował. Dopiero po 6 latach, gdy spotkał kapłana, mógł się wyspowiadać. Następnie Jan ożenił się i został ojcem trójki dzieci. Gdy w 1866 roku kolejny raz wybuchły prześladowania kościoła w Korei, znowu został aresztowany, torturowany i zmuszany do zaparcia się wiary, lecz tym razem wytrwał. Jego stałość wiary wzbudzała podziw nawet u jego prześladowców. 8 marca 1866 roku skazano go na śmierć za to, że był wyznawcą Chrystusa. Zginął przez ścięcie mieczem 9 marca 1866 roku razem z Piotrem Ciechyong w Seulu. Jan miał 55 lat, gdy oddał życie za wiarę w Pana Jezusa. Piotr i Jan zostali beatyfikowani 6 października 1968 roku, a kanonizowani 6 maja 1984 roku w Seulu w czasie pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Korei. Módlmy się. Wszechmogący Boże, święci męczennicy Piotr i Jan osiągnęli chwałę, zachowując wiarę aż do śmierci. W swoim miłosierdziu wspomóż naszą wiarę i spraw, abyśmy zgodnie z nią żyjąc osiągnęli zbawienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.